Whoa. We going? Help me! Help! Dzień dobry, Tomek Kutora, Poligamia.pl. Stało się. Miałem okazję zagrać w Wiedźmina 3 i to nie marne 10 minut czy marne pół godziny, ale całe, grube 3 godziny. Czym jest Wiedźmin, chyba tłumaczyć nie trzeba. To obecnie największa marka eksportowa Polski, gra, na którą czeka cały świat. No a trzecia część będzie też zwieńczeniem trylogii tworzonej przez CD Projekt Red. Sama gra oczywiście kontynuuje wątki z poprzednich dwóch części, ale także w dużo większym stopniu kontynuuje wątki z sagi Sapkowskiego, bo już na samym początku ścigamy nie kogo innego, ale Yennefer, która do tej pory w wiedźmińskich grach się nie pojawiała, a wiemy także, że ważną postacią w trzeciej części serii będzie Ciri. Więcej o fabule na razie nie powiem, bo nie chcę nikomu psuć zabawy, a już na początku gry, które ogrywałem, jest kilka zaskoczeń, które z pewnością ucieszą każdego fana sagi. What's this offer? Got a contract for me? I do, if you're willing to partner with me. Usually work alone. Could pay to make an exception this time. It's not every day you get a chance to work with the most renowned bounty hunter north of the Yaruga, Jenga Fred himself. I'll bite. What's the famous Jenga Fred need a witcher for? Tak czy inaczej, grę zaczynamy w miejscowości Biały Sad i już w pierwszej chwili w oczy rzuca się pierwsza nowość w trzecim Wiedźminie, czyli wielki, otwarty świat. Jest naprawdę rozległy, jest dużo miejsc, do których można swobodnie pojechać na koniu, czy też pójść i wszędzie tam można znaleźć na przykład zioła do zebrania, czy nawet jakieś zadania do wykonania. Świat jest podzielony na mniejsze segmenty i między nimi będzie się można jakoś przemieszczać, ale jak? Tego jeszcze nie widziałem. W każdym razie już ten pierwszy obszar, na którym byłem, Biały Sad, był bardzo duży, a takich obszarów, z tego co widziałem, na ogólnej mapie ma być dużo więcej, więc zapowiada się na to, że to, zgodnie z zapowiedziami twórców, będzie naprawdę ogromna gra. Głównym zadaniem w pierwszej lokacji jest zabicie pewnego gryfa, ale tym, prawdę mówiąc, w ogóle się nie zajmowałem, bo podczas prezentacji, podczas dema mogłem robić to, co chciałem, więc z radością rzuciłem się w zadania poboczne i faktycznie jest tak, przynajmniej na tym początkowym fragmencie, mam nadzieję, że dalej później, że dalej też. Jest tak, jak zapowiada CD Projekt, nie ma zadań w stylu przynieść 10 kwiatków, zabij 3 stwory czy coś takiego, tylko każde zadanie jest bardzo rozbudowane, ma swoją fabułę, ma swoje zwroty akcji. Nawet jeżeli podniosłem po prostu kartkę z tablicy ogłoszeń, że jest problem z duchem przy studni, okazało się, że muszę wypędzić południcę, muszę znaleźć na nią sposób, muszę poznać historię kobiety, która za tą południcą się kryje. I było to naprawdę rozbudowane zadanie, które zajęło mi przynajmniej 40 minut. Jeżeli tego typu jakość misji pobocznych uda się CD Projektowi utrzymać do końca gry, to może być naprawdę znakomita gra RPG, w której faktycznie zadania poboczne będą tak dobre jak te główne. Tym, co na pewno wielu z was interesuje, jest oprawa graficzna Wiedźmina 3, bo gra na wszystkich prezentacjach wygląda znakomicie i potwierdzam, że w demie też wyglądała świetnie, chociaż było trochę problemów technicznych, jak choćby osławiony screen tearing, czyli takie rozrywanie się ekranu, czyli w praktyce pozioma linia przechodząca przez ekran, która faktycznie wygląda mało estetycznie. Twórcy obiecują, że sobie z tym poradzą, więc nie pozostaje nic innego, jak trzymać ich za słowa i rozliczyć po premierze. Natomiast sama gra wygląda bardzo dobrze. Warto zauważyć, że kiedy przeszedłem z jednej sali do drugiej, zobaczyć jak gra Marcin Kosman, a Marcin grał na konsoli, ja grałem na PC, to na pierwszy rzut oka nie zobaczyłem żadnej różnicy w jakości oprawy. Podsumowując te 3 godziny, które spędziłem z Wiedźminem, nabrałem tylko chęci na to, żeby spędzić jeszcze przynajmniej jakieś 30 godzin z tą grą. Niestety muszę poczekać, tak jak wszyscy, do maja. Mam nadzieję, że cała gra będzie na takim poziomie jak to demo, bo ono stało na naprawdę bardzo wysokim poziomie. And when I do, what then?
I shall give her what she deserves. White Wolf, at last. I come for her, of the prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil.